uważam, że to jest wspaniałe, że właśnie tak dużo pieniędzy jest inwestowane w kulturę, bo w przeciwieństwie do wielu innych rzeczy, kultura jest wieczna i ona będzie trwała na zawsze. I takie więzi kulturalne między narodami są dużo mocniejsze niż wszystkie inne. I uważam, że szczególnie należy pielęgnować tę wartość. Także Związek Norwegii i Polski jest bardzo mocny i cieszę się właśnie, że jest mocny dzięki naszej wspólnej kulturze. Tak więc to jest, no i bardzo się cieszę. No myślę, że jest ciągle dużo do nadrobienia. Oczywiście są utwory i kompozytorzy, którzy są bardzo znani nie tylko w Polsce, ale rzecz jasna nie tylko w Europie, ale na całym świecie, wiadomo, z Gierigiem na czele. No ale jest dużo kompozytorów i utworów, które bardzo rzadko gością na salach koncertowych w Polsce i też na świecie, więc cieszę się, że na przykład teraz podczas tego festiwalu mieliśmy okazję wykonać koncert, który chyba nigdy nie był jeszcze grany w Warszawie, koncert Tellefsena, więc to jest super, że możemy pokazać to w obie strony. Ja ze swojej strony staram się prezentować dużo polskiej muzyki w Norwegii, a teraz przyjeżdżając z orkiestrą zrobiliśmy odwrotnie, więc no uważam, że to jest wielka wartość i myślę, że również dla publiczności jest to bardzo interesujące, żeby poznać rzeczy, które tak rzadko są grywane. Jak pan sądzi, jak polska publiczność odbiera muzykę norweską? No, to mieliśmy na przykład okazję na wczorajszym koncercie zobaczyć, bo wczoraj graliśmy no, dwa chyba największe highlightsy norweskiej muzyki, bo graliśmy pierwszą suitę Peer Gynt i koncert fortepianowy Griega. No to się nie może nie podobać, bo to jest tak napisane, że to jest po prostu piękna i wspaniała, bardzo wartościowa muzyka. I cieszę się akurat, bo świetna kombinacja jest taka, że w tym samym tygodniu mogliśmy pracować i nad Chopinem i Griegiem z orkiestrą. Dla mnie to jest szczególnie ważne, bo orkiestra wie, jaki jest mój punkt widzenia na Chopina. Ja Chopina widzę w bardzo super, arystokratycznie elegancki sposób i bardzo mi zależy, żeby Chopin był po prostu grany z niesłychaną jakością. Problem taki, że Griega często się gra właśnie trochę inaczej, więc chciałem troszkę tej chopinowskiej melancholii przelać na brzmienie orkiestry, kiedy ona gra Griega. Więc orkiestra mówiła, że podczas prób to było dla nich nawet dosyć inspirujące, żeby po prostu wymieszać jakby barwę, która jest zarezerwowana właśnie dla tego typu muzyki, żeby tą elegancję przelać właśnie na przykład na suite Peer Gynt, gdzie mnie zależało właśnie na konkretnych kolorach. Więc myślę, że taka okazja, żeby pracować właśnie nad polską, norweską muzyką, zresztą nad utworami napisanymi w tak różnym czasie, kiedy to wymaga od orkiestry zmiany stylu radykalnego, bo przed przerwą gramy utwór, a za chwilę zupełnie inny. To było dość duże wyzwanie, ale artystyczne i dla mnie, i dla orkiestry, ale wielka frajna, więc no, to wspaniała muzyka, więc to wspaniałe przeżycie. Także tak się cieszę, że mieliśmy okazję popracować, bo naprawdę artystycznie to było dla nas dość duże wyzwanie.